Dzień dobry wszystkim. Na dzisiejszej części o psalmach zaraz na początku chciałem się podzielić czymś, co wczoraj mogłem mieć w rękach. Mianowicie dostaliśmy Biblię, która była własnością Ewy Tillewinkler. Dostała się do nas, jak to zawsze bywa, przypadkiem. A przypadkiem znalazła się w Ustroniu, ponieważ przypadkiem pewna osoba, która była później prywatną sekretarką Himmlera, przesłała całą bibliotekę Ewy Tillewinkler do osoby w Ustroniu, która jej pomogła nastawić skręconą nogę. I one od tego czasu zostały przyjaciółkami. I ona jej to wysłała, żeby to uratować. Mówi, wiesz, tam są takie święte księgi, panu, my to wszystko teraz rozparcelowujemy, to ja to do ciebie wysłałam. No i okazało się, że to była biblioteczka Ewy Tillewinkler. No i pierwsze, co z Piotrem, jak żeśmy to dostali, to przeglądaliśmy, które wersety ona podkreśliła. I wiecie co? Były podkreślone tylko psalmy. I to było takie dla mnie no, szczególne, no bo akurat przygotowujemy się, nie, do tych psalmów, czytamy te psalmy, staramy się to wyeksponować, co też w nich jest takiego niesamowitego. I pozwoliłem sobie wynotować te psalmy, które ona miała popodkreślane i poproszę was o przeczytanie ich. 37 psalm, wersety 37 i 38. Psalm 37, wersety 37 i 38. Ta Biblia była w przekładzie Marcina Lutra. No to jedziemy. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Natomiast przestępcy zginą po spolu. Potomstwo bezbożnych będzie wytępione. 42 psalm i drugi werset. Tak, tak. Jak łania tęskni za źródlaną wodą, tak moja dusza Ciebie pragnie, Boże. 50 psalm, 23 werset. Kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć. Temu, kto chodzi prostą drogą, każdy może zbawienie. Dziękuję. 62 psalm i 8 werset. Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. 128, 5 wersetów jeszcze. Błogosławiony każdy, kto boi się Pana Boga, kto kroczy Jego drogami, bo będziesz spożywać z pracy z Twoich rąk. Będziesz błogosławionym i będzie Ci się dobrze wiodło. Twoja żona będzie jak płodna winorośl obok Twego domu. Twoje dzieci jak sadzonki oliwne dookoła Twego stołu. Oto tak będzie błogosławiony mąż, który się boi Pana Boga. Niech Ci błogosławi Pan Bóg Syjon, abyś oglądał dobro Jeruzalem po wszystkie dni Twego życia i abyś oglądał dzieci Twoich synów i pokój nad Izraelem. To jest Biblia Gdańska, współczesna. Ewa Tillewinkler zajmowała się dziećmi, ona miała sierocińce tutaj na Śląsku
i praktycznie cały swój majątek poświęciła na to, żeby to mogła robić. Ona nie dostała spadku jako spadku od swojego ojca, bo on przeczuwał, że ona to wszystko rozda, więc ona żyła tylko z tak zwanych cinzy, czyli z tych procentów. I to, co od tego majątku miała, te procenty, to z tego budowała właśnie te sierocińce i tym się zajmowała. W Palowicach jest taki zameczek myśliwski, 99 od Tille Winklerów, niestety jeszcze ruina, ale modlimy się, żeby to zagospodarować, żeby tam powstała jakaś zacna siedziba, na przykład biblioteka albo Muzeum Biblii, kto wie. I cały czas ta osoba Tille Winklerów gdzieś tam pomiędzy tymi naszymi staraniami się przewija. Moja żona pracuje w Błękitnym Krzyżu, w jednym z budynków, w którym właśnie był taki szpital, w którym były przyjmowane te osoby potrzebujące i dzieci. Jeszcze jeden psalm, ostatni podkreślony w jej Biblii, 143 psalm, wersety 9 i 10. I to są tylko te wersety, które w tej Biblii były podkreślone. Wyrwij mnie od wrogów, Panie, Ty jesteś moją królówką. Naucz mnie czynić swą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem, niech Twój dobry duch prowadzi mnie po równej ziemi. No można powiedzieć tylko amen. Te poskładane wersety w taką jedną całość, można powiedzieć, że to jest znowu jakiś psalm. Znowu ktoś wylewa przed Bogiem swoją duszę i pokazuje, co dla niego jest ważne. No bo takie są psalmy. W psalmach nie ma nic w przebraniu. Tam jest taki duch nieuzbrojony, nieokryty niczym. Ta bezbronność tych psalmistów i to, że oni się tak otwierają przed Panem, powoduje, że one są nawet dzisiaj aktualne. I my to znamy z ostatnich naszych rozważań, jak zakończyliśmy czytanie 119 psalmu. Także tyle o Ewie Tille Winkler i jej Biblii. Myślę, że z tego zrobimy też użytek. Psalmy dają nam jeszcze jedną rzecz, której nie potrafimy często znaleźć w takich tekstach narracyjnych. Psalmy dają się zaśpiewać. Psalmy dają się skomponować. Wiele ludzi podchodziło do tematu psalmu właśnie w taki sposób, że próbowało do nich dopisać muzykę lub zaśpiewać je na nowo w zupełnie innym stylu, w zupełnie innym sposobie. Ale słowa się nie zmieniają. Słowa się nie zmieniają i dają nam cały czas tą samą treść. Rzeczywistość, jaka która się wydarzyła, jest skonfrontowana ze Słowem Bożym. Coś się dzieje, to ten człowiek, który to przeżywa, konfrontuje to ze Słowem Bożym. No i wtedy wychodzi taki efekt, który my dzisiaj mamy, że my dzisiaj, czytając psalmy, no czujemy się tak, jak one by były napisane wczoraj i do nas. I one trafiają i króla, i szefa, i wodza, i poganiacza, i kierowcę, każdego. I poetę. Ostatnio czytaliśmy dużo takich właśnie wersji poetyckich, żeby zobaczyć, że to ciągle nam w duszy gra. Że my ciągle tego potrzebujemy, że ciągle jest to coś żywego. I tak jak w ostatnim tym napisałem, te psalmy to są takie posty, które do nas od 3000 lat trafiają rykoszetem i każdy jest trafiony. Każdy. Pozwolę sobie zmienić ten psalm, ten slajd. Ostatnio podzieliliśmy sobie Biblię na księgę psalmów na 5 takich ksiąg. Z pierwszą nie było większego problemu, bo to były psalmy Dawidowe, tak są przynajmniej nazwane. Ale od razu doszliśmy do tego, że to też jest do końca nieprawda, bo znajdują się tam psalmy tak zwane osierocone, które nie mają swojego autora na czele. I tak przeczytaliśmy sobie psalm pierwszy, który jest, można powiedzieć, że psalmem podsumowującym całą księgę psalmów i streszczającym ją do dwóch dróg. Jedna droga to jest droga sprawiedliwych, a druga droga to jest droga bezbożnych. Jedna wiedzie do życia, a druga wiedzie donikąd, jak powiedział poeta. Bo jedni mówią, że droga zaginie, ale poeci nazwali to, no jak zaginie i nie będzie, to znaczy, że wiedzie donikąd. I zobaczyliśmy też w tej
tej pieśni, w tym psalmie, że ona też taką swoją strukturę. Czyli pierwszy werset, który mówi o tym, żeby nic nie robić ze złoczyńcami, czyli nie iść, nie siedzieć i nie stać razem z nimi, czyli te wszystkie czynności, które my najczęściej wykonujemy, są przeciwstawione temu, że właśnie tylko droga sprawiedliwych ma sens, a droga występnych po prostu zaginie, jej będzie koniec. Kto ma upodobanie w prawie Pana, będzie rozmyślał dniem i nocą. Te niebieskie z piątego wersetu słowa mówią coś przeciwnego, że ci, którzy przestępują to, no oni się na tym sądzie nie ostoją i ich akurat w tym zgromadzeniu sprawiedliwych nie będzie. Sprawiedliwi nie mają w ich zgromadzeniu stać, a tych na pewno w tym zgromadzeniu nie będzie. Środek, bardzo ważny, że wszystko, co uczyni, powiedzie się, nie tak jest bezbożnym. No i to jest taki podwójny strzał, bo on pokazuje dwie możliwości. Nie trzeba się zastanowić teraz już samemu, a jak jest z tobą. Powodzi ci się, czy nie? I takie są psalmy. One kierują te słowa bezpośrednio do ciebie, abyś ty zaczął dialog z Najwyższym. A gdyby ten psalm opowiedzieć swoimi słowami? Ile tu jest Ślązaków na sali? Jeden Ślązak, dwóch Ślązaków, trzech Ślązaków, cztery, kto da więcej? Cztery Ślązaki. Eksperyment. Pierwszy psalm po śląsku. Graj w kamohop, co nie szłapuje za zaprzęcami. Nie siadaj z nimi, ani z tobą ku nim, za jaką poradą. Ale dobo pozór na kospona. Nad tym, co on powiedział, rozmyśla całki dzień, a całku noc. Będzie bez to choby strun nad wartką rzeką, co zowdy łowoc wydowo, a liście jego nie ślatują. Co poskopi, będzie miał rych. Nie tak jest z zaprzęcami. Nie tak. Oni są choby plewa, co wiatr rozszczepuje. Też oni nie ostają się na sądzie, bo są grzeszniki. A ku sprawiedliwym nie ustoją. Pon uznał ino droga rychtych prawych. A droga chacharstwa, którzy już poli. To my co te chachary? Kiedyś wszyscy my byli te chachary. I właśnie na tym polega ten cały, można powiedzieć, wydźwięk psalmu, że na jaki by go język nie przetłumaczyć, czy nie na jaki slang, to on i tak dociera i my wiemy, o co chodzi, bo to nam w duszy gra. To był krótki psalm. Pozwoliłem sobie popełnić jeszcze jeden na współę z moim przyjacielem i naszym bratem Piotrem. On poprawia te rzeczy, bo wie, jak to napisać po śląsku, żeby to było poprawnie. Ja takiej zdolności nie mam, dopiero się tego uczę. I myślę, że to jest duża próba dla kogoś, kto próbuje przetłumaczyć psalm, bo musi przepracować go wielokrotnie i bardzo osobiście, ale przepracowując, dochodzi do tego, że te psalmy naprawdę są osobiste. Bardzo osobiste. Także z Piotrkiem Gatysem pracujemy nad tym, to są pierwsze próby. Psalm 38. Można jeszcze pierwszy? Oczywiście, proszę bardzo. To jest fajne. Tutaj proszę o chwilę dla reportera. Czy nazywa zbiegostu przemysłowy? Panie, gorszysz się na mnie. Wino mnie nie kurz. Tuż zestrożył, że się nade mną zaogniu, żeś się. Przyległ, żeś mnie ręką swoją. Ostro, żeś mnie dziabnął. No, w oryginale jest, przyszyłeś mnie swoimi strzałami. Daj pokój moim kościom zgruchotanym. Tuż się rychtnik już całej siny je. Za całą ta moja gańba. Nad głowa moja to wszystko przyszło i gniecie mnie fest, żegna zgubił. Oczadzie orzech, a zrobił orzech z głupoty swojej. Pokrzywiło mnie tak, a że pukel dostał od smędzenia nad samym sobą. Gorączka mnie bierę driny, nie ma zdrowego placu po sebryczyniu. W herckle kotach moje serce mnie przytkało.
Spojrzysz na mnie, Panie, i widzisz moja prawdziwość. A że ledwo dychę, serce klekoto, gaśnie moja karbitka, kaje moja siła. Familio i kamraty kać poleźni, ino spozierają z dalsza. Wnyki pod szłapy moje wrażają, te, co się na mnie uwzięli. Cierpią się o wszystko, co kiedy. A ja niby głuchy, trzymia gęba. Choby nie moda. Żaden mnie nie weźmie na styk. Ja nic nie wiem. To też daj znać, Panie Boże, kiedy przyjdzie moja kolej. Także chcę powiedział, nie słożą się moje krapyki na ich ślepia. Nie będą górować nad mną. Wytrzymia. Choć jak se mało wiela nie radną, bo chcą kiczo zbolały. W tym czas, żeś głośno, w tym czas, że głośno rozprawiał o mojej gańbie, deć nie kryja, że srogo zgębiony. Toż są takie, co mają na mnie długie zęby, a nie pszają mi. Ja im robię dobrze, a oni mnie chcą wypatruszyć. Nie złostawię mnie z nimi. Być ze mną całki czas. Czekam Twojej zapomogi, Panie, Ty mnie rytmie. A jeszcze jeden jest wersem, 23. Wytrzymia. Wytrzymia. 22. A ty 20. Nie moja wina. Powiem wam, przepracowanie tego psalmu spowodowało, że gdzieś wewnętrznie zrozumiałem tego psalmisty. Co to znaczy, że jesteś ćwiczony cały dzień i nie ma na ciebie już nic zdrowego. Przed chwilą z Krzyśkiem rozmawiali, że takie przepracowanie psalmów mnie to daje tyle, że najpierw trzeba samemu je przepracować. No tylko co, jeżeli ty to robisz dziennie? Co się z tobą dzieje, jeżeli ty dziennie dostajesz takie wciery? Jeżeli Bóg cię przeciąga codziennie? Wiecie, co się dzieje? Prędzej czy później umrzesz. Bo jeżeli nie umrzesz, to nie narodzisz się na nowo. I to jest jak gdyby ta pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy po tłumaczeniu tych psalmów. A skończyłem na 22 psalmie i to będzie na sam koniec, w tej naszej ostatniej części, kiedy to wspomogę się Ewangelią Jana i tym, co z Markiem udało nam się zrobić na naszych spotkaniach, które od wielu lat są w poniedziałek. I my czytając fragmenty, które przygotowuje dla nas Marek, staramy się wyłapać jego myśli i przede wszystkim też zrozumieć, co dany ewangelista chciał nam przekazać. I chcę to połączyć z psalmem 22, bo chyba coś do mnie dotarło, po prostu. Ostatnio wspominaliśmy tylko, że niektóre psalmy są alfabetyczne. To znaczy, że są napisane w taki sposób, że te nasze wersety ponumerowane na nic się nie przydają, bo one są napisane według pewnego schematu alfa, beta, alef, bet, gimel. I przerobiliśmy sobie w taki sposób 119 psalm. I to był taki psalm alfabetyczny. Tylko, że jego alef to jest nasze 8 wersetów. Więc nie zgadza się to tak, jak nam by się to wyobrażało. Teraz sobie zrobimy kolejny psalm. To jest próbka tego właśnie 119, czyli to, co tutaj widzimy jako literę alef, no to jest te 8 wersetów, które my znamy. A teraz przerobimy sobie psalm 112. Każde zdanie to jest jedna literka. Znowu pozwoliłem sobie zrobić pewien zabieg, żebyśmy to zrozumieli, że to jest ważne. To znaczy podokładałem w niektórych miejscach słowa, te początkowe wytłuszczone, żeby zaczynały się od tego naszego. Tak, nasze polskie słowa, aby zaczynały się od liter alfabetu tego hebrajskiego, żebyśmy to zrozumieli, że to jest ważne. 112 psalm. Alleluja, szczęśliwy jest ten mąż, który się boi Pana. Bardzo wielkie upodobanie ma w jego przykazaniach. Więc mamy A, B. Gdy potomstwo jego będzie potężne na ziemi, dlatego pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. Hojne bogactwo i dobrobyt będą w jego domu. Wszelka sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze. Alef, bet, gimel, dalet, he, baw. Zanim wschodzi w ciemności, jak światło dla prawych. I to jest też psalm, o którym za chwilę będziemy mówili, tak zwane psalmy światła i cienia.
To jest obraz, który w psalmach jest często używany na to, jak reprezentuje siebie Bóg. Albo reprezentuje siebie jako światło, które nas rozświeca i jest światłością. I nic nie da się z tym porównać, bo ta ciemność nagle prysła, bo no właśnie on nią jest. Ale za chwilę on nas ocienia i bierze nas pod swoje skrzydła i staje się dla nas cieniem. I normalnie nie da się tego tak łatwo wyłapać w tych psalmach, chyba że właśnie po kolei zobaczymy, że te myśli jakoś się tam napędzają i tych psalmów jest kilka i one zawsze się skupiają na tym, że Bóg albo jest twoim cieniem, albo jest twoim światłem. Czyli albo jest światłem i ty wiesz, gdzie podążasz, albo on cię chroni i ty wiesz, gdzie się schronić. Całkiem łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Tak dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza. Jak postępuje w swych sprawach uczciwie. Kaf, który na pewno się nie zachwieje. Lamed, lecz sprawiedliwy będzie wiecznej pamięci. Mem, myśli, że nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny. Na ten czas mocne jego serce zaufało Panu. Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników. Potrafi rozdawać, obdarzać ubogich. Czyli ta miłosierność Boga, która tam została wyeksponowana zaraz przy tym świetle, którym on jest, przekłada się na to, że ten psalmista staje się taki, jak ten Bóg. Odbija jego cechy i staje się do niego podobny. Każda potęga, sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze. Każda potęga jego wzmoże się ze sławą. Resz raptem widzi to występnie, gniewa się. Swoimi zębami zgrzyta i marnieje. Tymczasem Taw pragnie występnych, pragnienie występnych w niwer się obrócą. Znowu taki sam koniec jak w pierwszym psalmie. Tak jak ostatnia litera w alfabecie hebrajskim. Tak. Dokładnie tak to jest poustawiane, aby sfera początkowa i końcowa, one się skontrastowały i też zamykały pewien temat. Co jest w środku? No tam jest twoje życie, nie? Jakie one będzie? Czy w cieniu Najwyższego? Czy będziesz chodził w światłości? Czy będziesz chodził w ciemności? To są rzeczy, które psalmy nam przybliżają w praktyczny sposób. Po prostu one nam pokazują, jak żyć i co na pewno ci się nie uda, albo co ci się na pewno uda. Na pewno ci się uda? Cokolwiek postanowisz, jeżeli będziesz żył sprawiedliwie i z Bogiem. I będziesz chodził w cieniu Najwyższego. A cała reszta ci się nie uda. Czemu? Może ci się udawać całe życie, ale to i tak ma swój koniec. To jest droga donikąd. I psalmy to ciągle będą nam podpowiadały. Dlatego tak nazwałem to psalmy światła i cienia, bo generalnie nie znajdziemy w literaturze wyodrębnionej takiej kategorii. Ale poprzez czytanie tych psalmów ja sobie zaznaczałem te powtarzające się frazy, zobaczyłem, że to u tych psalmistów to jest najważniejsze. Że oni tego właśnie dotykają, tego pragną i tego szukają. Oni chcą widzieć Boga, chcą Go zobaczyć i chcą, żeby On ich oświecił. Mamy już przeczytane 112. Ostatnio żeśmy czytali 17 i 27 na ostatnich spotkaniach. Nawet trochę tam wspomniałem, że tam też jest to sformułowanie o świetle i cieniu. Spróbujemy kolej. Psalm 91. Przeczytaj, może ty. Można z tego czytać, z rzutnika. Może być. Kto przybywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka? Mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzę, mój Boże, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. A
albowiem Pan jest Twoją ucieczką. Jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do Ciebie, a cios nie spotka Twojego namiotu. Bo swoim aniołom dał rozkaz o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swojej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach. Lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. I będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem. I ukażę mu moje zbawienie. Tak. Znamy te słowa też z Nowego Testamentu, tak? Gdzieś ten psalm został w Nowym Testamencie zacytowany. Gdyby przeanalizować go, w jaki sposób psalmista wylewa swoją duszę przed Bogiem, to znowu mamy podobny schemat, tak? Schronienie się u Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego mieszkać. Jak myślicie, co to jest ten cień Wszechmogącego? Jakbyście to swoimi słowami nazwali, a jak potraficie, to jednym słowem. No, jego bliskości. Kto ma inne koncepcje? Znaczy, to też jest prawda. To wszystko, co będziemy tu mówili, to jest na pewno nasza prawda, jak my to widzimy. Nie? Ale spróbujemy odgadnąć, czego symbolem jest ten cień Najwyższego. Cień daje schronienie przed słońcem. No, bezpieczeństwo. Czyli schronienie, bezpieczeństwo, no. Bliskość. Co jeszcze? Gwarancja powodzenia. To jest obietnica. Będąc tam. Tak. Kto ma jeszcze jakieś pomysły? Przedsmak wieczności z Adonai. No, pięknie. Pokój, tak. Pokój wyższa wszelki rozum. Kto jeszcze ma jakąś inną koncepcję? Czym na pewno jest cień Najwyższego? Na pewno i do jakiego słowa nie macie wątpliwości, że to na pewno jest to słowo. Że tak można go określić i tak można go, że tak nieładnie powiem, zdiagnozować, że to właśnie o to chodzi. Niezawodność, tak? Co jeszcze? Skała. Pewność, chcesz powiedzieć. Twierdza. No mówię, sami poeci, romantycy normalnie na sali dzisiaj. Kto ma jeszcze jakieś inne koncepcje? Podpowiem wam, że każdego z nas to słowo dotknęło. Każdego. I to było te same słowo. Zostawmy to jako zadanie. Niech to nam z tyłu głowy cały czas ćwierka, bo to jest ważne, abyśmy się nad tym zastanawiali, czym jest ten cień. No, okej, okay. Mówcie głośno te słowa, bo to jest ważne, żeby sobie jeden drugiemu przekazał, co też nim powoduje. Jestem pod wrażeniem waszych poetyckich dusz. Zobaczmy, co teraz pisze w 63 psalmie. To jest psalm Dawida, kiedy przebywał na pustyni. Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam. Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało. Jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. W świątyni tak się w
wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Słowo łaska, Twoje lepsze jest od życia. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławię Cię w moim życiu. Zniosę ręce w imię Twoje. Dusza moja się nasyci niby sadłem i tłustością, radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą. Gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań. Tu poeta używa mnóstwa innych słów i zrobił dokładnie to samo, co Wy przed chwilą. Chciał wyrazić to, co on myśli o Bogu i jak bardzo bliski mu jest Bóg. I Wy w ogóle nie różniliście się od tego, co mówi w tym psalmie. Jakie jeszcze słowo jest tu czymś nowym, czego ani on, ani Wy nie wypowiedzieliście, albo co on wypowiedział, a Wy nie wypowiedzieliście? Zbawicie. Co jeszcze? Określał tą cień skrzydeł jako pomoc. Jaki to jest rodzaj pomocy? Łaska. Tak. To jest właśnie to słowo. Łaska dotknęła każdego z nas. W cieniu Najwyższego schronił się każdy z nas. Bo Bóg jest łaskawy, wybaczający, nieskory do gniewu, odpuszczający, litościwy i miłościwy. I nie ma ani jednego człowieka, który by chroniąc się w cieniu tego skrzydła, został zawiedziony i macie rację, że on jest pewny, bo ta łaska jest pewna. Nagle okazuje się, że psalmiści wcale nie mówią tego, co mówią, tak jak my byśmy chcieli, bo to nie chodzi o to wzór matematyczny, ani przepis na zupę z soczewicy, żeby była tak samo dobra i smakowała jak Ezawowi, tylko chodzi o coś innego. O coś, co każdy z nas przeżył. Zauważcie, ten 63 psalm to był, można powiedzieć, to był krzyk taki poety, który próbuje wyrazić to innymi, różnymi słowami, żeby go zrozumieć. Wyście zrobili dokładnie to samo. Każdy użył innego słowa. Ale w duszy wam to wszystko to samo grało, tak? Pod jednym słowem można to zamknąć. To jest łaska. O, 121 psalm. Przeczytaj go. Wznoszę swe oczy ku górom. Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się Twojej nocy, ani się zdrzemie ten, który Cię strzeże. Oto nie zdrzemie się, ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Cię strzeże, Pan Twoim cieniem przy Twoim boku prawym. Za dnia nie porazi Cię słońce, ni księżyc pośród nocy. Pan Cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad Twoim życiem. Pan będzie strzegł Twego wyjścia i przyjścia, teraz i po wszystkie czasy. Co to za psalm? W jakim sensie on jest nam bliski, każdemu z nas? Psalmista się czegoś uchwycił, nie? Czego on się uchwycił? No właśnie, on jak gdyby zawierzył, że to jest jedyny sposób na to, żeby się nie oderwać od Boga, czyli uchwycić się Jego łaski. No tylko Wiśta wie łatwo powiedzieć, nie? Młody człowiek przyjdzie i mówimy mu, no musisz uchwycić łaski, nie? I potem już wszystko będzie dobrze. Tylko, że nie będzie ani dobrze, ani on nie wie, jak się uchwycić. Co znaczą nasze słowa? Czym są takie słowa, które mają młodemu człowiekowi pokazać, jak ma żyć? Ja pamiętam, w Palowicach ostatnio przyszli do mnie i mnie zapytali, no jak żyć? No i co odpowiedzieć na takie pytanie, nie? Ja odpowiedziałem, no jak najbardziej. No bo co możesz powiedzieć? Ale zauważcie, że oni tak właśnie próbują. Oni wszystko chcą robić, aby się nie oderwać od tego, że są w cieniu Najwyższego. Oni cały czas chcą tej ochrony, a nawet jeżeli nie mówią, że chcą, to mówią, że w niej są albo z niej korzystają. Czyli potwierdzają relacje, które mają z Bogiem. Ta relacja opiera się na setkach różnych słów,
Ale te jedne jest zawsze. Łaska. Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twoim boku prawym. No i ostatnie wersety, które mówią, że strzeże twojego wejścia i wyjścia. Wiecie, oni z tymi namiotami z ziemi egipskiej podróżowali do ziemi izraelskiej przez te 40 lat, nie? Te 40 lat, no to były wejścia i wyjścia, to były wojny, to były różne tam potyczki wewnętrzne i zewnętrzne, problemy. No tam nie było tak całkiem fajnie, nie? Po drugie, to też była pustynia, nie? Wielka piaskownica Boga, na której on ich przechował 40 lat, nie? Z wężami. No tam nie było supermarketów, tam nie było Lidla, tam nie było Dino, tam nie było Biedronki, Żabki, tam nic nie było, nie? I oni mu się skarżą, nie? Wiecie, oni mu po prostu listę skargi, zażaleń przedstawiają, zamówienia, którego nie chce zrealizować. Za cebulą tęsknią, za mięsem tęsknią, za wodą. Czosnkiem. Tak. Ja kiedyś, jak byłem w Izraelu, z takim przewodnikiem, to opowiedział, że szli pieszo 3 dni trasą Jezusa i zabłądzili na pustyni. I mówi, po jednym dniu rzucili się na Niego z pięściami. Zabłądzili po prostu. I mówi, zrozumiałem, co czuł Mojżesz. I to było dla mnie najważniejsze, jak on powiedział. Mówi, zrozumiałem, co czuł. Ci, którymi jeszcze wczoraj żeśmy siedzieli i rozmawiali, rzucili się na mnie z pięściami. Nie? Bo zgubiłem drogę i zabłądziliśmy. Także mówiąc młodym ludziom pewne rzeczy, możemy im naobiecywać, tak? Tylko psalmiści pokazują, jak te obietnice wyglądają w rzeczywistości. I oni nie owijają w bawełnę. Oni to pokazują bez masek, bez przebrania. Wyrażają swoje tęsknoty, wyrażają swoje pragnienia, bo one nie są inne niż nasze. One wyrażają ich wdzięczność za to, że wielokrotnie ich to nie spotkało. Ilekroć nie odłączyli się od Boga, od tej łaski. I szli w Jego cieniu. I teraz naszym zadaniem będzie zrozumienie, kiedy my wychodzimy spod tego cienia. Nie udało mi się znaleźć takiego zdjęcia, ale często w internecie pokazują, że jest pustkowie, stado owiec, jedne drzewo i te drzewo rzuca cień, a te wszystkie owce, tak jak te drzewo, są w cieniu tego drzewa. I się tak przemieszczają przez cały. No bo normalnie by ich wypaliło słońce. Ale cień tego drzewa i te owce w kształcie tego korony tego drzewa z tym pniem, poustawiane tak jak pień, to tam po 2, po 3 i coraz więcej, no to jest ten obraz, do którego my tak naprawdę mamy się odnieść. Że my szukamy tego cienia, bo wypali nas słońce. Jonasza. No, z księgą Jonasza to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo nie wiem, czy wiecie, ale w księdze Jonasza Jonasz w brzuchu ryby ilekroć woła do Boga, to cytuje psalm. On nie mówi swoimi słowami. Skubany zacytował wszystkie psalmy ratunku Dawida. Wiedział, co powiedzieć. I to też jest ciekawa rzecz. Fajnie, że to wspomniałeś, bo właśnie on znał je, on je swoim umysłem poznał, tak? Ale jego wola była daleko. Gdybyśmy czytali i zrobili studium księgi Jonasza, to tam jest taka sytuacja, że występują takie hebrajskie słowa, które mówią, że on po wysłuchaniu Bożego rozkazu zszedł w dół. Potem do miasta zszedł niżej, później do portu zszedł niżej, później zszedł pod pokład, a potem zszedł do ryby. Jonasz się stoczył. Dzisiaj można by tak powiedzieć. Do samego dna, i on mówi o tym dnie, że te sitowie go porwało i zadławiło. Nie? Ale cytuję psalmy Dawida, właśnie wszystkie psalmy ratunku, bo wie, że Bóg wysłucha. Czemu? Bo wie, że Jego łaska to jest to, co ratuje. Jak się uchwycisz Bożej łaski i masz świadomość tego, że On jest wybaczający, przebaczający, nieskory do gniewu, odpuszczający, no to ty wiesz, że Bóg ci pomoże. I co mówi Jonasz w ostatnich słowach? Ja nie chciałem tutaj iść, bo wiedziałem, że ty jesteś miłosierny. To jest właśnie to. On to wiedział, a to był jego wróg i on nie chciał po prostu, żeby ten wróg przeżył.
nie podobał mu się ten pomysł Boga. A Bóg mu odpowiedział, no, jest wielki lud, który nie umie rozróżnić prawej od lewej. Jakże miałbym się nad nim nie zlitować? A na dodatek tak dorzucił, a na to mnóstwo bydła. I do końca po prostu trzymie nas w tym napięciu Księga Jonasza. Ona jest niesamowita, taka narracyjna. Ja pamiętam, jak pierwszy raz z Markiem, żeśmy do niej siedli, to ja doznałem takiego przemienienia. Zobaczyłem tego miłosiernego Boga, nie? Który potrafi sobie poradzić z takim Jonaszem uciekającym. Potrafi mu po prostu podać rękę w głębinach, kiedy on już jest pewny swojej śmierci, nie? Dla niego nie ma nic niemożliwego. A człowiek, nawet jak mu Bóg pomoże, to potem jest dalej taki jak Jonasz, nie? Wielka Niniwa na 3 dni, a on ją przeszedł w 1 dzień i jak się nie nawrócicie, to padniecie. Dziękuję, do widzenia. Następny. I przechodził, nie? A Bóg i tak zrobił swoje. Bo Jego łaska jest cieniem, w którym się kryjemy. I każdy z każdego narodu jest w stanie się po prostu u Niego skryć. I on nie ma względu na osobę. W każdym narodzie jest mu miły ten, który się go boi i go wzywa. I zauważcie, że właśnie w Księdze Jonasza ta akcja taka jest, bo ci ludzie zrzucają swoje ubrania, pokutują, nie piją, nie jedzą. Król zrzuca swoje królewskie szaty, wkłada w łosienicę i zwierzęta każe ubrać w łosienicę. No to już było po prostu, wiecie, takie przemodelowane, przerysowane, żeby nie było wątpliwości, co oni robią. I wzywa do tego, aby każdy się odwrócił od grzechów uczynionych własnoręcznie. Krótka księga, ale zamyka temat. Jaki jest Bóg? To samo czytamy w psalmach. Oni to wiedzą, oni to rozumieją i oni to krzyczą. Te psalmy cienia, tam są jeszcze 2, ale my jeszcze do nich wrócimy. Żeby ich nie potraktować tak po omacku, czasami wchodzą też w szereg psalmów, które są nazywane psalmami stopni. Po hebrajsku to jest Shir Hama'alot, czyli psalmy wstępowania. O, tak można to przetłumaczyć. Jedni je tłumaczą w ten sposób, że są to psalmy, które są śpiewane, kiedy co roku, 3 razy co roku przychodzą na święta do Jerozolimy, a drudzy mówią, nie, te psalmy są tak napisane, że jeden werset zazębia się o drugi i porusza temat, który we wcześniejszym. I chodzisz jak po stopniach i cię wprowadzają na takiej drabinki. No i inni mówią, nie, to są te właśnie, które oni śpiewają, jak idą do Jerozolimy. A inni mówią, nie, to są te, jak oni wychodzą z niewoli i dopiero wtedy to śpiewają. No i tak się kłócą, wiecie, już od... A do Jerozolimy to trzeba wejść pod górkę. No, to słowo jest... trudnym słowem do przetłumaczenia, najlepiej mówić psalmy wstępowań. Gdzie oni tam wstępują, to już jest kwestia poprowadzenia przez tego psalmistę, nie? My je nazywamy psalmy schodów, tak? Cokolwiek to znaczy. I są to psalmy od 120 do 134, jest to 14 takich psalmów. I one pochodzą z 5 księgi, czyli z tej ostatniej. My mamy jak gdyby zaczętą tą początkową, teraz sięgamy do ostatniej. I oczywiście te psalmy są ważne. A wy sami określcie, czy te psalmy rzeczywiście mają taką konstrukcję literacką i to fajnie, jakbyśmy to przeczytali z różnych przekładów, żeby zobaczyć, czy one się rzeczywiście zazębiają, czy też to jest wymysł. Będziemy mieli kilkanaście takich przykładów, tematów przewodnich w tych psalmach. Każdy celuje w jakiś tam temat bardziej lub mniej. To jest taka próba po prostu ponazywania tego. Tego też się nauczyliśmy właśnie studiując na poniedziałkowych grupach teksty według tej hebrajskiej retoryki, że wiele rzeczy tam jest podwójnie powiedziane, nieprzypadkowo. No, jak coś ci ktoś mówi 2 razy, to naprawdę jest większa szansa, że to do ciebie dotrze. A jeżeli ci to powie 2 razy różnymi słowami, to jest nadzieja, że jednak zrozumie. No i te psalmy tak powtarzają pewne tematy.
Ile mamy czasu, żebym się wstrzelił? 10-15 minut. 15 minut mamy, tak? Mhm. Dobrze. Psalm 122 to jest psalm, który jest wykonany na murze przy wejściu do miasta Dawida w Jerozolimie. Ten psalm 122 jest w jakiś sposób bliski temu narodowi, no i też bliski temu miastu. Przeczytaj, bracie. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pańskiego. Już stoją nasze nogi w tych bramach, o Jeruzalem. Jeruzalem, wzniesione jako miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech zażywają pokoju ci, którzy Ciebie miłują. Niech pokój będzie w Twoich murach, a bezpieczeństwo w Twoich pałacach. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił pokój w Tobie. Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla Ciebie. Co dla Was jest tutaj przewodnim tematem w tym psalmie? Jakbyście znowu spróbowali jednym słowem tego dokonać, tak? Żeby to nazwać, zamknąć w jedno słowo. Tam jest takie sformułowanie, tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie. To wstępowanie to jest właśnie to słowo, psalm wstępowań. Czyli, że to nie dotyczy tylko jednostek, tylko całych pokoleń, które zdążają w pewnym kierunku. Tym kierunkiem jest Jerozolim. Ale teraz pytanie, czy to Jerozolim jako Jerozolim i ten pokój Tobie, o którym tutaj piszę, to pisze o pokój do Jerozolimu? Jakbyście to zinterpretowali? O co tu chodzi z tym jego pragnieniem? Kogo one dotyczy? Czego one dotyczy? Jeruzalem to jest miasto, gdzie Bóg przebywał, więc pokój dla Jeruzalem to jest pokój dla tego, żeby tam Bóg rzeczywiście przebywał i miał realny wpływ na to pokolenie. A pamiętacie, co było przed chwilą w psalmie, co on chciał oglądać? Przebywam na pustyni, Boże, Ty, Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza. Wiecie, w czym to jak gdyby jest wypowiedziane? To jest w takiej formie wypowiedziane, że to pragnienie oglądania Boga to jest coś przewodniego, to jest coś nadrzędnego. I wszystko jest temu podporządkowane. Te ostatnie nasze spotkania mówiły o tym pragnieniu oglądania niewidzialnego, nie? Bo chodzi o to widzenie Boga w działaniu. Jak my to rozumiemy, to jeżeli zrozumiemy teraz, że przebywanie w cieniu Najwyższego to jest bycie pod Jego łaską, to korzystanie z Jego łaski, to zrozumiemy Dawida, który mówi, że woli wpaść w ręce Boga, niż w ręce ludzi. Czemu? Bo Bóg jest miłosierny, a nie zawsze. No delikatnie to powiedziałaś, siostro. No, Bóg jest miłosierny, a człowiek po prostu nie potrafi wyrządzić. Ludzie ludziom potrafią zgotować bardzo zły los. I to się dzieje, wiecie, no, tak z automatu. Tak jak w tych historiach, które mówią o tym, że wystarczy tylko jakieś tam zarzewie czegoś, jakaś podpowiedź, jakieś zburzenie spokoju, a ludzie już potem sami robią całą resztę. I nic nie trzeba pomagać. To się zaczyna dziać. Tak jak w tym kawale o diable, który odwiązał konia przywiązanego do słupka sąsiada, no i koń poszedł w szkodę i stratował pole sąsiada. A sąsiad wziął dubeltówkę i ustrzelił czteronożne zwierzę. No bo mu to ratowało pole. Sąsiad widział, że mu zabił konia,
wziął dubeltówkę i strzelił do sąsiada. Chciał go postrzelić, no ale dobrze trafił, nie? No i ubił. No widział to jego syn, wziął widły i dziabnął sąsiada. Widziała to żona sąsiada i siekierką dugnęła. No i potem wszyscy mówią, czyja to wina, no i na diabła zwalają. A on mówi, ja tylko odwiązałem konia. Śmieszne, prześmiewcze, smutne, ale niestety prawdziwe. Niestety prawdziwe. Te modlenie się o dobro dla Ciebie, te modlenie się przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, to co to jest za priorytet? O co tam chodzi? No czemu jest takie ważne te Jeruzalem? Albo czego ona jest symbolem? No po prostu bliskość Boga z narodem. Jeśli Bóg jest blisko w tym Jeruzalem, to cały naród jest pod Jego opieką. Nie? Na pewność. Obecność Boża. No ale znowu, młodemu mówisz, obecność Boża. Wytłumacz to młodemu człowiekowi. No musi być w obecności Bożej. A on ci mówi, no tak, 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 fajnie gadasz. No. Co masz na myśli? Wiecie, o czym mówię? Żebyśmy przestali gadać pewnego rodzaju slangiem, takim chrześcijańskim, który tylko my rozumiemy i my gadamy już sami do siebie, nie? Słuchajcie, już nas nikt nie słucha, nie? Bo tego się nie da słuchać. To się przerodziło w taki prawie już bełkot. Ludzie nie rozumieją, co się do nich mówi, bo my mówimy slangiem. Ja specjalnie te po śląsku psalmy wam przetłumaczyłem, bo zrozumieli je tylko ci, którzy albo wcześniej czytali w języku polskim, w literackiej wersji, albo ci, którzy znają śląski. Bo to, że mnie się one podobały, ja je przepracowałem, to było moje osobiste przeżycie. Ale ktoś, kto tego śląskiego nie zna, to dla niego to było po prostu albo dziwne, albo śmieszne, ale nie dotarło do niego to, co tam jest zawarte. Ale bardzo głębokie, to śląsko. No, ja to mogę powiedzieć, że zostałem przez te psalmy zgłębiony. Naprawdę. W czym rzecz? To są symbole. I my teraz te symbole, te obrazy, które przed naszymi oczami są odmalowane, musimy przekuć na taką mowę, którą my rozumiemy, tak? Czyli jeden człowiek drugiemu człowiekowi ma przekazać tę treść, żeby on się mógł jej uchwycić i pójść dalej i przekazać dalej, nie? Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie, no czyli miłość. Rzadko kiedy ktoś wyłapuje, że w tym psalmie chodzi o miłość. O ludzi, którzy miłują. To są ci, którzy już czegoś dokonali, którzy już coś zrobili, coś w ich życiu się wydarzyło. I oni się teraz, można powiedzieć, grupują. On ich zgrupował, mówi, bo to jest do tych, którzy Ciebie miłują. To po to się modlimy o ten pokój. Według prawa Izraela, by wielbić imię Pańskie. To jest z 4 wersetu. Tam ustanowiono trony sędziowskie. Trony domu Dawida. Co to jest? Że władza. Tam... Władza, co jeszcze? Co to są trony Dawida? No przecież jest jeden tron. Czemu powiedziano trony? O co to chodzi? Sądy. Można też proroczo widzieć Chrystusa. Czemu akurat to miasto, czemu akurat trony, sprawiedliwość, a tu za chwilę o pokoju, a gdzieś tam wpleciona jest tak po cichu ta miłość, żeby nie było, nie? Żeby jej ktoś może nie zauważył. O jakichś przyjaciołach się tam mówi, o braciach, o tych, którzy Ciebie miłują. Taka siedziba krwioobiegu całego narodu, to też ują, nie? Z tej stolicy... Jakby... Źródło. No właśnie. Takie źródło. Źródło. Czyli nasz wzrok musi być tam skierowany, bo tam były jego początki, tam to się wszystko zaczęło. Źródło będzie zatkane, no to nic nie mamy. Okej. Okay. Znowu zostawiamy sobie tą myśl ćwierkającą z tyłu głowy i spróbujemy teraz... Może jeszcze nie? Weźmiemy jeszcze jeden psalm, przeczytamy.
130. Psalm 130. Jakbyście ze swojej Biblii jakiejś współczesnej przeczytali. Pieśń stopni. Z głębokości wołam do Ciebie, Jahwe. Panie, wysłuchaj mojego głosu. Niech Twoje ucho będzie wrażliwe na głos mojego błagania. Jahwe, jeśli zachowasz pamięć o nieprawości, o Panie, kto się postoi? Lecz u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie bano. Oczekuję Jahwe, moja dusza, oczekuję i w Jego słowie pokładam nadzieję. Moja dusza oczekuje na mojego Pana bardziej niż stróżujący świtu, stróżujący świtu. Wyczekuj Izraelu na Jahwe, u Jahwe bowiem jest miłosierdzie i u Niego obfite odkupienie. On sam odkupi Izraela ze wszystkich jego nieprawości. Skomentujcie sami ten psalm. Co on woła? Co on mówi takiemu młodemu człowiekowi, który bierze Biblię do ręki i otwiera na tym psalmie, nie? Ja widzę, że woła z głębokości, a to człowiek, który jest świadom swojej nędzy, swojego grzechu, bo trzeci werset mówi, jeśli byś Ty, Panie, zachował pamięć o grzechu, no to to się ostoi. Czyli patrzcie, on mówi znowu dla kogoś, kto już rozumie, tak jak ten wcześniejszy psalm mówił dla kogoś, kto umie miłować. On mówi dla tych, którzy już coś dokonali, coś się wydarzyło. Coś w ich życiu spowodowało, że oni stali się miłujący. Nie? Psalm tego nie mówi, on nie listuje tego, jak to się stało, nie, i instrukcja znowu, co tam się wydarzyło. Ten psalm, co jeszcze nam podpowiada? Oczekiwać Pana Boga. 5, 6 i 7 werset. Kto ma jeszcze jakieś inne przemyślenia? Bóg ratuje z tego dołu. Bóg ratuje z dołu. Na początku jest o tym, że on z głębokości jakiejś woła, z jakiegoś dołu, w którym się znalazł. I kieruje wzrok do tego, który może go z tego dołu po prostu wyciągnąć. Ponieważ jest przebaczający, miłosierny, łaskawy. Czyli to jest ten człowiek, który już to zrozumiał. On już to przepracował. A jak przepracował i zrozumiał, to znaczy, że nie ma wątpliwości. Nikt mu nic nie musi tłumaczyć. On wie, jak to działa. I on nie musi nikogo pytać. I on wie, jak ma żyć. Jak on żyje. Tym psalm pokazuje, jak on żyje. Co on robi? Woła. Proszę? Woła do Boga. No on gada z Bogiem. Rozmawia. Pytanie, czy ty rozmawiasz z Bogiem? Czy ta relacja jest taka, że ty skorzystałeś z tego wszystkiego, co w tych psalmach jest zapisane, że ty już umiesz kochać człowieka, który cię nienawidzi, jest do ciebie zły i niedobry. I zadałeś wcześniej pytanie, Boże, jak ty kochasz tych ludzi, nie? Że to trzeba by normalnie jak szarańcza pozbijać. Nie. A Bóg mówi, to jest trochę inaczej, nie? Ja to potrafię i teraz ty też to musisz potrafić, nie? No tak, łatwo powiedzieć, nie? Tylko pytanie, czy to zostało przepracowane, czy te nasze młyny to przemieliły, nie? Bo te psalmy to są takie młyny, które mielą te wszystkie tematy po to, żeby nam pokazać, że my mamy się stać jemu podobni. Jeszcze raz ten psalm przeczytam, ale w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. W troskach głębokich ponurzony do Ciebie, Boże niezmierzony, wołam. Racz smutne prośby moje przyjąć łaskawie w uszy Twoje. Jeśli tej z nami surowości będziesz chciał użyć jako złości, nasze są godne, bo kto praw, Panie, przed srogim sądem Twym zostanie. Aleś Ty, Panie, jest dobrotliwy, Pan z przyrodzenia litościwy, co przeciw Tobie u wszech ludzi uczciwość wielką w sercu budzi. Ciesz się, Panie, cieszy mnie, Panie, dobroć Twoja, cieszą mnie słowa, a dusza moja upatrza Twego zmiłowania bardziej niż mocna straż świtania. Nocna straż świtania. Bardziej niż nocna straż świtania pragnie duch Twego zmiłowania. O Izraelu, niech się dzieje, co chce, Ty w Panu kładź nadzieję. U tego litości nieprzebrana, u tego pomoc nieczekana, ten miłosierdziu swemu woli ze wszechcią grzechów Twych wyzwoli. Grubo, nie? Wiecie, czemu tak pojechał? Bo zrozumiał.
Bo kto zrozumiał, to nie ma obaw. W miłości nie ma bojaźni. Słuchajcie, te psalmy nas uczą tego, czego nas w Nowym Testamencie nauczał Pan Jezus Chrystus. Przez psalmy Bóg chce nam pokazać, że przez litościwość On uczy nas, jak kochać kogoś, kto jest no średnio koszerny. Nie da się go tak łatwo przyswoić. No, to jest właśnie to. Bo to, jak On się z nami obchodzi, powoduje, że my się otwieramy na innych ludzi, którzy teraz są tacy, jak my byliśmy jeszcze chwilę temu, przed chwilą, tak? Niedawno. A przez to, żeśmy to sami przeszli, to my możemy Mu teraz pomóc, bo wiemy, co On mieli, nie? Co On musi przejść. On się będzie buntował, On się będzie bronił. Jak to się dzieje, że tyle lat wcześniej te psalmy już to wszystko wiedziały? Albo inaczej, ci ludzie to wszystko wiedzieli, a Duch Święty poprzez nich kazał to zapisać, abyśmy nie mieli wątpliwości, jak się rzeczy mają. Dlatego jest Boże Słowo pewne i niewzruszone. I dlatego jest ostre, jak pisze list do Hebrajczyków. Jak miecz obosieczny, zdolne do osądzenia zamiarów i myśli, do rozdzielenia ducha i duszy, szpiku i kości. Tu nie ma żadnej litości. Tu nie ma litości w takim zrozumieniu, że Słowo nas okłamie. Tu jest litość w takiej postaci, że nas nie okłamuje i pokazuje, co trzeba zrobić, bo jeżeli nie zrobimy, to po prostu marny nasz los. Po prostu marny nasz los, jeżeli my z tego nie skorzystamy. 131 psalm. Niech ktoś przeczyta ze współczesnego jakiegoś przykładu. Panie Boże, moje serce nie wywyższa się i moje oczy nie są wyniosłe, ani nie ubiegam się o wielkie rzeczy albo zbyt cudowne dla mnie. Doprawdy, uciszyłem i uspokoiłem swoją duszę jak dziecko odstawione od piersi swojej matki. Moja dusza jest jak dziecko odstawione. Niech Izrael pokłada nadzieję w Panu Bogu, odtąd na wieki. No to matki teraz się nie wypowiadają, a dzieci się wypowiadają. O czym jest ten psalm? Pokorze. Kto da więcej? O tym, jak dziecko ufa swoim rodzicom, to pokazuje, że dziecko jest ufne. No dobra, ale skąd ta ufność do rodziców? No, młodzież, czemu czasami nie słuchałeś taty? Powiedz mi. Młodzieńczy obsługujący sprzęt techniczny. Bo no, czasami się wydawało, że to co ja wiem jest lepsze. No oczywiście on nie miał racji, nie? No nie miał racji, nie? Słuchajcie, jak ja miałem 12 lat, to ja nie miałem zrozumieć po prostu, jak mój ojciec w ogóle dożył, nie? Jak on przeżył. A potem po 2-3 latach się zastanawiałem, kurczę, jak on w 3 lata się tyle nauczył, nie? Nagle zmienia się perspektywa patrzenia, nagle zmienia się sposób widzenia pewnych rzeczy, nie? Nie widzimy, nie słyszymy. Niektórzy mówią, przekładając w Nowym Testamencie teksty ze Starego, patrzą, ale tak patrzą, żeby nie dostrzec. Słuchają? Nie, słyszą, ale tak, żeby nie usłyszeć. Słuchają. Ale nie potrafią usłyszeć. Patrzą, ale nie potrafią dostrzec. No i tak jest z tymi młodymi, nie? Oni widzą co innego, oni słyszą co innego. Ale z nami nie jest inaczej. Bo my jesteśmy w tym takim patrzeniu i słuchaniu też młodzi czasami. No i trzeba tak umieć spojrzeć na drugiego człowieka, że on tym jest też młody, nie? On jest w tym momencie buntu, tak? Jak to Marek często mówi, ma topór wojenny wykopany. No i wtedy niewiele się da z nim zrobić, jak on z tym toporem cały czas chodzi. No bo on go chce użyć. Jak już wyciągnął, to chce użyć, nie? Więc szuka i grasuje. Te psalmy pokazują coś niesamowitego, że Bóg wywyższa nasze serce. Tylko, że nasze serce to nie jest tylko uczucia. To jest sposób myślenia. Ja jeszcze raz przeczytam ten 131 psalm z warszawskiego przykładu.
Panie, nie wywyższa się serce moje, nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste ucieszyłem się i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja, Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Wiecie, o co chodzi? Tu chodzi o pewien rodzaj zaspokojenia, że Bóg jest w stanie zaspokoić i uspokoić to. Ktoś, kto czytał listy Jana, to wie, że tam jest napisane tak. Po czym wiemy, że jesteśmy w prawdzie? Po czym wiemy? Jest tam dokładna instrukcja. Po czym wiemy, że trwamy w prawdzie? Ponieważ uspokoiliśmy przed Nim serca swoje. To jest ten psalm. Mnie nikt nic nie musi tłumaczyć. Ja nikogo o nic nie muszę pytać. Jak to wiesz, że jesteś w cieniu Najwyższego, jeżeli Ty to wiesz, do kogo Ty się uciekasz, jeżeli Ty Go naśladujesz w tym, jaki On jest, że On jest dobry dla złych, niewdzięcznych, to rozumiesz, co mówił Pan Jezus, że ja nie mówię i nie robię nic innego, co widziałem, że robi Ojciec. On po prostu nam powiedział, naśladujcie Go. Bądźcie dziećmi Najwyższego, który jest dobry i zły dla niewdzięcznych. My takimi kiedyś byliśmy. I tu jest w tym psalmie kwintesencja tego, że ten człowiek to zrozumiał i on w Bogu znalazł to ukojenie i ten pokój. On uspokoił swoje serce, nie? Czyli on już nie szuka. Taki obraz wam powiem. Nie wiem, kto z was lubi jazz. Ja uwielbiam jazz. I jest sala pełna ludzi i dwóch ludzi na scenie jazzuje. Jeden, a drugi tylko tak dobija. I te dźwięki trafiają. No i jeden drugiego pyta, a powiedz mi, czemu ten jeden tak szaleje na tej, nie? A ten tylko tak mówi, wiesz, bo ten już znalazł, a ten jeszcze szuka. I to jest żart, bardzo obrazowy, ale on naprawdę pokazuje nas, ludzi, jacy jesteśmy. No, przed chwilą byłeś tak jak on, nie? Ale ty już teraz, wiesz, ty już wiesz, gdzie te dźwięki wstawi, ty już tylko po prostu dobijasz, nie? A ten grasuje, szuka, nie? On po prostu mnie dziwia. Tacy byliśmy, tacy jesteśmy. Tak jest tak naprawdę człowiek. Psalm 131, wydanie Kochanowskiego i przerwa. Wieczny Boże, nie znajdziesz pychy w sercu moim, ani ja zwykłym przynieś chudszy, ani ja zwykł przynosić chudszym okiem swoim. Ani się ja na wielkie nazbyt kuszę rzeczy, ani się ja nad rozum wysadzam człowieczy. Niechaj wiecznie Cię uznam, Panie, łaski Twoje, jeśli ja nie poniżył niżej duszy swojej, nie jeszcze mój stan mnie niesie. Równie więc tak licha dziecina zostawiona od matki swej wzdycha. To jest kształt myśli moich, ani ja mam sobie pewniejszego ratunku. Tylko Ciebie ufam. Jeno ufać Tobie. U Pana ma pociecha i u Ciebie szukać i obrony. Kto nie chce być w nadziei swej omylony. Pomylony w nadziei. I to jest taki psalm, który ja nazywam do tych, którzy nie chcą być pomyleni w swojej nadziei. Przerwa.